Zapraszam na Lies of P w wersji demo. Can you hear me? Geppetto's puppet. We need your help. No, no. Zaczyna się jak Bloodborne, co? W szpitalu. No i mamy wersję demo Summer Game Fest Lies of P, premiera 19 września. There you are. I've been looking all over for you. Mhm. Oczywiście seria na kanale. Spokojnie. I see they got Jiminy too. But we have to hurry. My name is Sophia. Please come to Hotel Krat and I'll explain what's happening. Jiminy, please escort him to the hotel. Wow, ale design piękny. Nie bój się, choćbyś zgubił się we mgle, świerszcz będzie wskazywał ci drogę. Okej. Okay. No tutaj mamy stalową lewą rękę. Tu jakieś chyba fiolki. A to? Tego nie mamy. No dobra, przepięknie. Wygląda bardzo dobrze. Gramy akurat na PS5. W trybie wydajności, bo jest jakość i wydajność. Sofia. Sofia, Pinocchio, Geppetto. Oj, piękny to będzie Souls-like. But the streets are not safe. Arm yourself with one of the weapons over there. It'll be helpful on your way to the hotel. Idziemy do hotelu. Krat, tak? Tak to się nazywa. Droga świerszcza, równowaga. Droga odtrąconego, zręczność. Droga czyściciela, siła. Czyli możemy sobie trzy takie oręża. Szybkie, wolne i takie zrównoważone. Zobaczmy opisy. A, czyli to jest taki ogólny styl też dla naszej postaci. Bo mamy i witalność, wigor. Punkty zdrowia. Ale tutaj zobaczcie. Ta siła, 320. Energii znacznie mniej. Odzyskiwanie gardą, krytyczne obrażenia. Czyli po prostu jesteśmy wolniejsi. Mamy technikę, potencjał motorykę większą. No możemy sobie na razie tym zbilansowanym zagrać. No dajcie znać, co byście wybrali. Na razie niech będzie ten zrównoważony dla testów. W tym demku niech będzie. Droga świerszcza. Ale to takie mechaniczne te głosy. Dobra. Co my mamy? Gardę mamy. Sprint unik, dodatkowa torba. A tu jest broń. Broń jeszcze można w ten sposób ładować, ale tego nie mamy. No powiem wam, że... Jest hypik. Dlatego Souls-like'a jest hypik, bo zapowiada się też ciekawa fabuła. Krat centralny, deszczowa noc. Dobra, zwykły atak. No ale fajne postacie. Kurde, ciacha się nieźle. Pozyskujemy katalizator baśni. Mhm. No to niezłe dusze. Tu mamy mocne. Pięknie. Fajnie. W ogóle ładna stylistyka jest. Krat Central Station. Wow, nie no, super. I co ważne, jest polski język. Welcome to Krat Station, everyone. Here you will witness the most spectacular display of human endeavor on Earth. If Krat is your final destination, we wish you a safe and prosperous day.
Jeszcze sprawdzimy sobie tyły. Może coś na tyłach, jakiś ukryty boss? Nie, ale... Kurde, super. I też dobrze działa, jak na demko. Te 60 ramek to ja tutaj spokojnie czuję. No, fajnie, naprawdę fajnie. Dobra, gramy. Gramy zdecydowanie, bo widzę, że działa i... Trochę jest problem może z poruszaniem postaci, czasami tak... Takie jest dziwne zacięcie, ale... No, to pewnie ogarną. Maksymalna... O, korzystaj z ogniw pulsu, by odzyskać. Ogniwa pulsu, to są estusy. Mogą być wykorzystane tylko określoną liczbę razy. Po osiągnięciu limitu ogniwo stanie się rozładowane. Jeśli zaczniesz toczyć walkę z przeciwnikami, kiedy ogniwo jest rozładowane, będzie się powoli ładować. Aha! Czyli też się ładuje. To możemy jeszcze sobie odzyskiwać, czyli nie tylko przy ognichach. Zobaczmy, o! Jest taka kombinacja. Ale fajnie się ta... zakrwawia, nie? Ta koszula. O, tu mamy coś takiego, ale to będzie z rękawicą. Na razie nie mamy... żadnych chyba umiejętności na niej. Słabego ergo. No i to, ale będą nazwy, co? No i sprincik jest... Sprincik jest na kółku, czyli... Jesteśmy w domu. Ej, ale... Super jest, kurde. No ja się jarałem właśnie tym Lies of P na pierwszych pokazach. Klucz do głównego wejścia. Ale teraz jak można tego posmakować, to jest jeszcze lepiej. Oj, znacznie lepiej. To jest coś. Elektryczne. Widzę, że jest blokada z drugiej strony, co? Dobra. Dobrze nam mówicie. To jest Souls-like, trzeba skróty odblokowywać. Wszystko ok. Znaczy, mamy jakiś tutaj sprzęt. Ok. W ogóle ładny interfejs jest. Przedmioty do użycia. Podnosi jasność. Stroje. Dobra, fajnie. O, tu można ostrzyć. O, tu możemy sobie ostrzyć. Oj. Ale mnie dziabnął. Świetny jest w ogóle ten... ten efekt ataku. Czyli jak my ostrzymy, to może... Dobra, to sobie pićko daliśmy jedno. Może serio są mocniejsze ataki? No to by trzeba sprawdzić. Kurde, jak spadł. Tam mamy dół. Ale właśnie jak tego... jak tego dziada włączyć? A, w ten sposób można zmienić przedmiot, okej. Dobra. Można zmieniać przedmiot i mamy taką lampkę. Tuż za rogiem. Ale powiem wam, że lokacje są naprawdę fajne. Termit. Aktywacja. Aha. Tak, i tu możemy sobie zmieniać. No to teraz mi powiedzieli. Przytrzymaj, aby aktywować dodatkową torbę. Użycie przedmiotu. Tam można gesty sobie. I przytrzymaj to i tu mamy... tu mamy jeszcze coś takiego. Jeśli tego użyjesz, postać umrze. O. Czyli tam się przenosimy. A tu możemy sobie dodawać... górny pas. Przedmiot jednorazowy. Okej, tu jest coś takiego. Termit. Przedmioty do rzucania. Jednorazówka, to jeszcze to sobie weźmiemy. Dolne pasy. A, i to są... to są nasze takie tętnienia. Dobra, elegancko. Elegancko. Podoba mi się, podoba mi się. Ale to... dla fanów Soulsów to nie trzeba namawiać. Jest rewelka, bo świat wygląda pięknie. Sterowanie takie troszkę jest drewno, czasami. Troszkę jest drewno.
O, nawet pokazali nam, kiedy... Pokazali nam, kiedy backstab wchodzi. To jest jakieś tam ulepszenie. Ułatwienie. Ale jeszcze bym sobie sprawdził tą... Bo... Oj, serio tak daleko to rzucasz? Dobra. Tu mamy tą jednorazówkę, tu mamy pićko. Dobra, jest okej. Tu jest jeszcze jakieś taka si... Aha! Wydaje mi się, że tutaj... Tutaj sobie ładujemy, tak. I tu mamy fula. I tu mamy fula, czyli trzeba to sobie ostrzyć, żeby ta broń się nie zepsuła. Jeśli ktokolwiek znajdzie tę wiadomość, uciekaj jak najszybciej ze stacji i za wszelką cenę trzymaj się z dala od poczekalni. Widziałem tam wielką marionetkę miażdżącą ludzi na śmierć. Okej, czyli będzie jakieś wyzwanie. To ma być poczekalnia. Drzwi są zamknięte, ale nie wiem, czy to pomoże. Przynajmniej ludzie nie otworzą ich w najgorszym momencie. Wkrótce umrę i chcę ci jakoś pomóc, nawet jeśli ta pomoc jest marna. Błagam, niech ktoś przetrwa. Czyli ta poczekalnia jakimś kluczem będzie otwierana. No może być tutaj też kilka sekretów. Okej. Okej, mamy skok. Też można wolno chodzić. Czyli ta lampka może być cały czas włączona. O, odwrócił się. No dobra, testujemy, nie? Testujemy ich responsywność. O, jeszcze też te rękawice można korzystać. Słabego ergo. Ej, fajnie to wygląda. Kurde, no. Nieźle, naprawdę nieźle. I taki steampunczek. Pasuje też do Souls-like'a. Git, ja jestem na tak. Widzę, że coś tam się... To jest ta poczekalnia? A i stalowa lewa ręka. Ona też ma jakiś tutaj... A i zobaczmy to. Coś takiego. To sobie włączyłem jakąś petardę. Mechanizm blokujący. Po kracie rozsiane są drzwi i drabiny zablokowane przez urządzenia. Możesz otwierać te drzwi, upuszczać te drabiny, aby otworzyć skróty. No jasne. Tylko czy mam sposobność do tego? Katalizator. No chyba mam. O, fajnie, fajnie. I tu jesteśmy na tym głównym dziedzińcu, nie? No i to jest nasz... O! Może to jest ta poczekalnia? Super ekstra. Dawaj na ring. Ale tutaj... Aha, tam moc się ładuje jakaś. Oj, jeszcze. Rozładowany. A, czyli teraz musimy atakować. Dobra, i to nam się naładuje. Możemy tutaj zginąć, nie powiem. Teraz coś takiego. Ale takie dzikie ma te ruchy, wam powiem. Bardzo szybki. Oj, może być śmierć. Troszkę nonszalancko używałem tych potek. No ale co zrobisz? Testowałem przyciski. I teraz musimy atakować, a jeszcze bym sprawdził to. O, tutaj manę mamy. Okej. O, czyli taka garda nawet schodzi. Lie or die. Fajne. Dobra, dobra. Tutaj użyłem sobie dwóch tych fiolek tak bez sensu, przez przypadek, ale ogólnie spoko, nie jest jakoś trudno. Ale widać, że garda, to będzie ważne, widać, że garda nie zatrzymuje 100% obrażeń. Oj, to trzeba mieć na uwadze. Dobra, to tam się widzimy, bo to... Chociaż nie, tu mamy skrót. Sobie pogramy.
Bez problemu. Tutaj jest skrócik. Troszkę dostaniemy. Tętni. Czyli tutaj zobaczcie, 600 jest w sakwie, czyli trzeba to odzyskać. Dobra, teraz po prostu nie będziemy marnować tych fiolek. I powiem wam, że responsywność jest niezła. Czasami tak w poruszaniu jest takie drewno. A tak to spoko. Czyli tutaj możemy sobie troszkę many wrzucić. A tak to picie. Okej. No i zobaczcie. Okej. Ale jest taki nieokiełznany troszkę dziad. O. Ale to jest fajne, że ta ostatnia może nam się jeszcze napełnić fioleczka. O! Atak ładowany. Ale go przebiło. Ależ go przebiło. Ja sobie jeszcze takie opcje sprawdzę. Tak, dostajemy troszkę obrażeń. Wow, klucz do głównego wejścia. Można wyposażyć w miejscach części obronnych w menu sprzętu. Dobra, części obronne jakieś. No ciekawie. Koło zębate, czyli to są takie części, nie? No i tu odzyskujemy. To w sumie dobrze, że zginęliśmy, bo wiecie jak ten system działa, że nie jest jakiś inny. Co tam można wykorzystać? Torba. Patrzcie, co tu się dzieje. Materiały. Części obronne. A, czyli tu mamy jakby ekwipunek taki, nie? Stopień redukcji obrażeń. Tak, czyli to jest taka nasza... Przejdź do menu sprzętu. A, i tu mamy części obronne. Jest taki ekwipunek. Przetwornik. Prototyp zasobnika. A amulety? A, czyli tu mamy też ringi. I bronie. A ta ręka nie można. Spoko. Spoko, rozeznamy się już tak przed premierą. Bardzo się cieszę, że jest demko. Bo to myślę, że... Troszkę jest takie drewno w poruszaniu, takie animacje niekiedy. Ale ogólny... feeling walki... No jest mocny i... Takie mają dzikie ruchy. No. Krat. Nie no, jest git. I tutaj trzeba tą osełką sobie dziabać. Zobaczcie, tam jest full. No ale Bladbornik jak nic, nie? Wiadomo, że to troszkę inny klimat, bo tu jest taki bardziej mechaniczny, ale jednak. Ale jednak, no. Do czego innego to przyrównać? Do Bioshocka? Korzystaj ze Stargazeru. No ognisko no. Aby odzyskać pełnię punktów zdrowia i energii, a także naładować ogniwa pulsu. W razie śmierci odrodzisz się w tym punkcie. Pamiętaj, proces ten odradza nie tylko bohatera, ale także wrogów. No to żeście. This is called a Stargazer. A marvelous device the Stalkers used in the past. As we are not strong enough to beat the puppets. But if I lend my power to this Stargazer for a moment. Gather ergo, clever one. This Stargazer will make you stronger. But the Stargazer's strength doesn't last forever. So be careful with it. Hurry up and come to Hotel Krat. Nie no, szczerze mówiąc, to jest Souls. Jakby trochę jeszcze to wypolerować, to bym nawet nie czuł, że to jest nie od From. To bym nawet nie czuł. Bo nawet te teksty, to takie... O, mądry, nie? Użyj magazynu Avance. No dobra, Avance, to co? Witalność na razie klepiemy?
Ale byśmy mieli na 3. To tak, witalność, wigor, motoryka. Co nam tutaj daje? Atak fizyczny, technika, legion. Legion zaawansowane. Potencjał, obciążenie. Odzyskiwanie gardą. No to wszędzie to samo. Potencjał. No dobra, damy sobie tyle. Jeszcze 300 by można użyć, nie? Kolejny level. Za mało. 800 to i tak nic by nie dało. Nie dałoby nic. Ale kurczę, no. Szczerze mówiąc, myślałem, że troszkę będzie to nie tak jeden do jednego jak Souls, ale jest totalnie. I tutaj można sobie wrzucać, tak? Do magazynu. Ale to chyba samo będzie latało. No jest totalnie tak samo jak w Soulsach. Zastosuj gardę przed otrzymywaniem. O. Kurde. Tego ciężko wyczuć. To jest coś takiego jak na niektórych bossach właśnie. Którzy się tak dziwnie ruszają, nie? Tak niby markują ten atak, ale on nie jest w tym momencie, kiedy nam się wydaje. I tu może być bardzo dużo takich przeciwników. I to jest taka mana, nie? O, i teraz weszło. Czasami mam, wiecie co? Jeszcze użycie tej fiolki. Użycie przedmiotu z pasa do rzucania. A co tu jest? Tego nie mamy. Dobra, spoko. O, tu jest jeszcze informacja o postaci. Okej, coś takiego. No i fajnie. No tam ja się jaram. Po Elden Ringu dawno nie było dobrego. Tak, on ma taką dziwną... Taki dziwny movement ma. Koło zębate. Czystego ergo. Ciekawe, czy będą jakieś takie... sekrety. No to mi się podoba. To jest takie stylizowane. Pozyskaj. Ale tak, żeby nie trafiał w ogóle, to musimy zrobić idealne parowanie. Dobra, tego nie ściągniemy w ogóle, tak? Ajajaj. No zobaczymy, jak ta mechanika kłamania później, czy w ogóle jej doświadczymy w demku. No patrzcie, sporo jest tutaj rozgałęzień. Nie jest jakieś takie liniowe. Na razie jest podobna animacja akurat backstabu. Ciekawe, czy różni przeciwnicy będą mieli inne. Tak, to jest z drugiej strony. No jednak muszę sobie jeszcze potrenować, bo... O, teraz weszło. Widzicie? Jak wejdzie idealne, to nie jest takie parowanie. Ale my jesteśmy na tyle, powiedzmy, że słabi, że jak zrobimy idealną kontrę, to nie tracimy zdrowia na... na tym zablokowaniu. I to jest to. To nie jest taka riposta, czyli to jest taki idealny blok bardziej, nie? No to mnie właśnie... na początku troszkę zdziwiło, że ja tak dostałem klepę, a cały czas blokowałem. No ale to jasne, nie? No, fajne, nawet fajne. To z tego, tak? Z tego radyjka. Ale jest mega fajny świat. Ciekawe, czy tu byśmy jakoś weszli. Hmm.
No nic, spoko. Ale to światełko warto mieć cały czas. Bo to wygląda tak, nie? Czyli tu sobie gasimy. Niech będzie. Niech będzie, osełka. Let's go. Baśniowy kunszt. Użycie baśniowego kunsztu głowni. Podczas gardy użycie baśniowego kunsztu rękojeści. Okej. Broń składa się ze zróżnicowanych głowni i rękojeści mających własny baśniowy kunszt. Baśniowy kunszt zużywa punkty baśni. Różne kunszty wymagają odmiennej liczby tych punktów. Aby ładować punkty baśni, atakuj wrogów bronią. Czyli to jest to, nie? Kurczę, co on mi robi? Dziwny jest. Powiem wam, że jest dziwny. Tak, i teraz mogę atakować. Kurde, taki niby mocny, niby słaby. Ciekawe, czy oni mają jakąś taką gardę bardziej, którą można zbić, bo tamtego jakoś przebiłem, nie? Fajnie sobie wykorzystywać w sumie tą fiolkę cały czas, bo ją będziemy ładować. Ale to nie jest taki, nie jest taka prosta rozgrywka, że wiemy kiedy zaatakować. To jest dziwne. To jest dziwne. I ten baśniowy kunszt. Dobra, dobra. Czyli tu sobie wbijemy 3 levele, a przy gardzie mamy 1. Bo na ten baśniowy do ataku to potrzebujemy 3 tej many. Tak, garda doskonała. Ja będę się tutaj... O, zobaczcie, w ogóle inny cios, nie? Niesamowite. Powiem wam, że to będzie... To będzie cecha charakterystyczna tego gameplayu, bo... Ja już widzę... Że te potwory właśnie takie są... Oj... Takie nieokiełznane. Potrafią wyprowadzić atak... Żeby nie powiedzieć z dupy. Ale zaraz to my zginiemy, jak tak dalej pójdzie. Okej. O dziwo, a bo tu możemy sobie tą manę wrzucić, nie? Żeby... To jeszcze spróbuję te 3 teraz napełnić, a nie 1. Tylko mnie zaraz zażreją tu. Uwaga na tego piesa. Biegnie. Ziup. Ach, tutaj ciężko wam powiem z tym. Ojojoj. Ale bym zginął. No ten kunszt z rękojeścią. Spoko, ale... Ja chcę pozyskać te 3. Chcę pozyskać te wszystkie 3 i będzie git. Na razie to my... To my zaraz zginiemy. Nie mam fioleczki. Oho. Dobra, już mamy. Haha. Oj, adrenalinka mi się włączyła. O, tak, tak. Coś czułem, że tu idzie. Muszę teraz kolejną pozyskać. Fajne. Katalizator? Kurde, no. Nie jest aż taka łatwa, ale też nie jest jakoś bardzo, bardzo trudna od razu, bo niekiedy Soulsy są mega trudne już na start. No to jest takie w miarę przystępne, tylko są zupełnie inne animacje. Tak zupełnie. Jak zagracie, to poczujecie, że
coś tam w tych ciosach tak jest inaczej, nie? Ale polecam, bardzo. Bardzo polecam sobie sprawdzić. Dobra, tu mamy to. Fajny skrócik. No mógłbym sobie tam rozdać punkty, ale... A w sumie dobra. To pójdę sobie tutaj rozdać i przejdziemy sobie dalej. Fajnie by było coś tu przylevelować. A tam była ta... latarynka już, co? A nie, tutaj nie było latarynki. Dobra, to... to idziemy dalej, to jest po prostu taki skrót. Latarynka była... przed chyba, wcześniej. Tak, na tym dziedzińcu. A to dobra, jesteśmy blisko. To rozdamy sobie jakieś punkty, uzupełnimy wszystkie nasze stusy. Bo mógłbym sobie też w sumie 1100 zużyć, czyli witalność, wigor. A, to już nie mamy. Tak, chcemy. I teraz jeszcze tutaj, bo tu mamy torbę. O, i użyjemy sobie te. Pyk. Jak się bawić, to się bawić. I co my tu mamy? Co my tu mamy? Damy sobie wigor. Elegancko. No i spoko. Dobra, to ciśniemy dalej tam. No mają te takie zamachy. Takie inne, ale podoba mi się. Podoba mi się. Czyli to było ognicho, piękny skrócik. Lecimy dalej. A powerful parade puppet is blocking the entrance. And that's the only way in. So please, be careful. Tu to dopiero trzeba będzie się idealnego parowania nauczyć. Ale która? Ta? Blokuje? O kurde! Atak ładowany. A! Czyli wtedy, jak mamy atak ładowany, to to jest taki manekin. To możemy go zbackstabować jakby. Kurde. A jeszcze bym sobie sprawdził właśnie... O, ten mamy. Czyli on też przebija. Tego manekina się nie da zniszczyć. Okej. A ten? Hello there. Welcome to Krat, visitor. I didn't think there were any stalkers left to fight the puppets. You didn't hear? Figures. The whole organization fell apart. All that's left are wannabes and amateurs who think they can fight on their own. You ought to buy something while you're at the festival. You can't rely on yourself alone. Wspaniałe. You're alone? You could use some help. Here's a festival gift for you. Now get yourself something useful. Dobra, możemy sobie kupić. Co my tu mamy? Ten jednorazowy, okej. I to też za nasze... jakby tutaj dusze. Rzucane ogniwo. Tymczasowo nakłada atrybut elektryczności na broń, okej. Głownia szabli marionetek. Rękojeść. Tu mamy wielkiego miecza przeznaczenia. Tu mamy rapiera, czyli taka szybka. Dobra. No można by sobie coś kupić. Ja na przykład bym tego rapiera sobie kupił. Zobaczymy, jak to się przełącza. Dobra. A sprzedać. To jest motoryka. Koło zębate. Można... nimi cisnąć i odwrócić uwagę wroga. A, okej. Okay. Ciekawe. No i teraz tak. Bo tutaj w sprzęcie... możemy sobie wrzucić to drugie, tak. I tu mamy troszkę szybsze.
Zobaczcie, jest atak. Jest inna technika, obciążenie też jest lżejszy. Parowanie gardą. A, czyli to jest parowanie gardą. Dobra, to to trzeba wrzucać, jak chcemy sparować jakoś tak szybko. Natomiast tutaj, o, tutaj sobie zmieniamy. I to jest ten rapierek. Rapier wygląda tak. No dobra, na razie z rapierem pogramy. Będzie szybszy, ale oczywiście słabsze ataki. O, marionetkę pradną. Tutaj pojawi się straszliwa marionetka, która tchnie życie w paradę. Oto i Tambour Major. Niezwykły model paradnej marionetki z pracowni powstały dla uczczenia wielkiej wystawy. Dzień dobry, jestem Tambour Majorem. Lubię śpiewać i maszerować wraz z ludźmi. Tu są jakieś dziwne nazwy. Tambour Major ma następujące funkcje. 16 radosnych piosenek, pogodny śmiech i 54 zwrotów związanych z paradami. Festynowe tańce dla zabawiania dzieci. Zdolność udźwignięcia na ramionach 6 mężczyzn. Temu Tambour Majorowi nadano takie gabaryty na część wielkiej wystawy. Poznajcie jego urok w przededniu zbliżającej się imprezy. Czyli to może być... to może być nasz boss jakiś w przyszłości. A tu jeszcze jakieś tętnionko? Dobra, słaby fragment ergo. No raczej nie będziemy używać tych nazw, nie? Tylko dusze i estusy. Przewodnik. Ale tam cały czas coś tak rzęży. Niesamowite. O, tu może być. To jest on! Tambour Major. Właśnie o nim czytałem. On ciekawy jak pierwszy boss. Na rapierku. Jaka muza się robi. Dobra. Ten jest bardziej przewidywalny niż... Ej, ale patrzcie. Jakie super tam efekty miał, nie? Kurde, na tym rapierku jest ok. Właśnie jak go troszkę obijemy, to on ma taki efekcik. No i kilka faz. No dobra, troszkę spamowaliśmy, ale... ale tą staminkę by trzeba sobie też podciągnąć. Co się teraz dzieje? Ostatnia faza. Ajajaj. Aj. Może go można było wtedy dojechać bardziej. Oj. Pićko, pić. O, fajne. To ten był łatwiejszy niż zwykły przeciwnik. Dobra, kryształ ergo i kwarc. Istnieje specjalny rodzaj. No to by mogło się dłużej wyświetlać. To by mogło się dłużej wyświetlać. Tu mamy rzadkie ergo. 5000. Łowce skarbów. No pewnie jakąś broń zrobimy z tego, nie? O, drobny kolorowy fragment aktywuje zdolność specjalną po umieszczeniu w napędzie. Kurczę, pracownia wykorzystuje ten klejnot do rozbudowania.
Sztos. Sztos. A macie tu jakieś ognicho po walce z bossem? Ale ten rapier dał radę, nie? Myślę, że można grać rapierem, bo tutaj widać, że walka jest bardziej w stylu takim szybkim niż wolnym, ogólnie, nie? Jako taka gra. Coś bardziej jak Bloodborne niż takie czyste Soulsy. Ten się ruszy. Porozmawiaj. Ty w mordę. Największy luksus, jakiego kiedykolwiek doświadczysz. Zasługujesz na niezapomniany dzień. Katalizator baśni. Czyli one do skrytki mi poszły. Fragment słabego. No fajnie, fajnie. Ale ciekawe, jak daleko jest od bossa jakieś ognicho. Ogólnie jeszcze tej ręki za dużo nie używamy, bo ona taka... Na razie to chyba nie ma umiejętności za bardzo, nie? The hotel security excludes puppets like you. So you'll have to lie to get inside. You're a special puppet after all. Serio? Muszę skłamać? Ale jazda. No dobra, to skłamiemy, co? Skłamiemy, jak byk. Fragment słabego ergo. Ale ładne nawet odbicia, ten deszczyk. I to jest tryb wydajności cały czas. W tych 60 ramkach. Księżycowy kamień. Aha, technicy. No tutaj jakiś kowal musi być, albo technik zwał jak zwał. No to idziemy skłamać. Welcome to the sanctuary of the Grand Covenant. Prove your identity. Who are you? Marionetką człowiekiem. Człowiekiem. Kurde. Ale to będzie miało wpływ, nie? To będzie miało wpływ ogólnie na naszą postać. Chyba im częściej kłamiemy, tym bardziej jesteśmy człowiekiem, jakoś tak? Hotel Krat. To jest git. Lies of P. Teraz się zaczyna. Jeśli film ci się podobał, zachęcam do subskrypcji i wsparcia kanału na patronite.pl. Wszystkie przydatne linki w opisie. Natomiast kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Kliknij w niego i oglądaj już teraz.